Witam wszystkich. Jestem Elin Snell z książki Uważność i spokój żabki, a to jest żaba Fred. Teraz chciałabym opowiedzieć Wam pewną historię o Timo. Co możesz zrobić, gdy wszystko jest nagle inne, a cały świat jest wywrócony do góry nogami? Oczywiście nie dosłownie do góry nogami, ale nagle jest zupełnie inaczej. Timo jest 7-letnim chłopcem. Siedzi w domu w środku tygodnia, bo wszystkie szkoły są zamknięte z powodu koronawirusa. Nie wie dokładnie, co to jest, ten wirus, ale myśli, że to naprawdę szalony wirus. Jest niewidzialny. Uważa też, że to trochę ekscytujące i przerażające, bo wiele osób choruje na niego. Wszystko nagle jest inne. Jego mama i tato nie chodzą już do pracy, sklepy są zamknięte, a co najgorsze, nie może już grać na zewnątrz ze swoimi przyjaciółmi. Ale nagle jest dużo czasu. Nigdy nie mieli tyle czasu, a na pewno nie tak wcześnie rano. Wcześniej jego rodzice zawsze krzyczeli na niego: pospiesz się, i biegali, żeby zdążyć gdzieś. Teraz nie muszą tego robić. Mama jest nadal w łóżku i siostra znowu zasnęła. Co będziemy dziś robić, tato? Pyta Timo. Tato nagle nie może już biegać z przyjaciółmi w lesie i nie może iść do pracy. Co chcesz robić? Pyta ojciec. Wiesz, czego chcę, tato? Chcę zrobić z tobą naleśniki. A potem jajko z odrobiną bekonu, a potem też lody. Udawalibyśmy, że jest wieczór, gdy jest jeszcze ranek. Timo patrzy na ojca oczami pełen nadziei. Dobrze, to świetny plan, mówi tata. W ten sposób zaskoczymy wszystkich tym miłym wieczornym śniadaniem. Jak powiedzieli, tak zrobili. Timo i tato razem idą do kuchni, wkładają fartuch, wyjmują przybory i składniki i zaczynają przygotowywać pyszne wieczorne śniadanie. To będzie piękne wieczorne śniadanie. Zwłaszcza te lody. One sprawią, że posiłek będzie wyjątkowy. I to jest dokładnie to, czego potrzeba teraz. Na całym świecie ludzie pomagają sobie nawzajem. Są razem, we wszystkich krajach, i wszystkich szpitalach, i na wszystkich ulicach. Każdy może zrobić coś wyjątkowego dla drugiego. Małymi, prostymi gestami. Jeśli ktoś mieszka sam lub czuje się samotny, możemy spróbować dać mu odrobinę radości, prawda? A ty, co możesz zrobić dzisiaj, aby kogoś rozweselić? Ja chcę cię zachęcić do wysłuchania żabiej piosenki. To słynna piosenka. Mówi o wszystkich dzieciach, wszystkich rodzicach i wszystkich dziadkach oraz o znaczeniu bycia razem. Szczególnie, gdy nie możemy być blisko siebie i wiele osób jest w domu samych z powodu wirusa. Dobrze więc wiedzieć, że tak naprawdę nie jesteśmy sami i że możemy na siebie liczyć. W języku angielskim mówi się "We all stand together". Możesz zaśpiewać to po angielsku lub we własnym języku. Wszyscy jesteśmy razem. Życzę ci miłego dnia. Ach tak, przesyłam ci link, abyś mógł posłuchać tej piosenki. A jeśli twoi rodzice też chcą zrobić ćwiczenia, takie jak te, które właśnie zrobiliśmy, mogą skorzystać z aplikacji Spokojny i Uważny. Jest przeznaczona dla dorosłych. No, teraz już idę. Cześć i do zobaczenia następnym razem.